mi naprawdę niezwykle miło do tak szacownego grona mówić. Dziwię się, że państwo przyszli o tak nieludzkiej porze. Już ciemno się zrobiło, no ale tym bardziej jest mi miło. Mam nadzieję, że nie zawiodę państwa oczekiwań, a jeśli zawiodę, to już nie za bardzo. Jak wiadomo, źródłem szczęścia są niskie oczekiwania. Także proszę sobie to dostosować. Faktycznie byłem w paru miejscach w Stanach Zjednoczonych i to, że będę mówił o Wikipedii, wiąże się zarówno z moimi zainteresowaniami badawczymi, ponieważ badam ruch otwartej współpracy, ruch tak zwanej wolnej wiedzy, otwartego oprogramowania, open collaboration, jak się mówi po angielsku, czyli właśnie otwartej kooperacji, jak i jestem aktywistą tego ruchu, ponieważ jestem od już parunastu lat wikipedystą, a od kilku lat jestem członkiem kilkuosobowej Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym sprawuję nadzór zarządczy nad całością działań tej organizacji, no, z budżetem w tej chwili około 80 milionów dolarów, ale całkowicie non-profit, czyli wyłącznie działając pro bono. Co w ogóle Wikipedia ma do świata nauki? No, jak osoba, która jest naukowcem i która edytuje Wikipedię, jestem całkiem dobrą osobą, żeby na ten temat się wypowiadać. W związku z czym, jeśli państwo będą mieli jakiekolwiek pytania dotyczące Wikipedii, jest pewna szansa, że jak nie będę wiedział, to niewiele osób będzie wiedzieć. Dlatego też także proponowałbym, żebyśmy zrobili to w sposób w miarę też dialogiczny i będą państwo w dowolnym momencie mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, skargi, zażalenia, obelgi, to proszę śmiało się zwracać z nimi bezpośrednio, żebyśmy mogli w trochę formie takiej dialogicznej to zrobić. Pani pytała na początku, czy jest lista. No, listy obecności nie przewiduję. Oczywiście, jeśli ktoś chce zostawić notkę, że był, to pewnie organizatorzy to umożliwią, ale wydaje mi się, że tego rodzaju praktyka nie jest stosowana. No niestety, to nie są zajęcia na zaliczenie. W związku z czym, kurczę, no nic nie poradzę. O, i to już jest też coś. Zachęcam oczywiście do uczestniczenia w całym cyklu tych zajęć. No, może powinno się jakieś zebrać, jak się zbierze, 10 odhaczy, to dostajesz jakiś specjalny dyplom. Jest to jakiś pomysł do rozważenia. A dzisiejsza moja prezentacja będzie bazowała na trzech publikacjach dotyczących tegoż tematu. Zacznę może od ostatniej, bo ona jest także dostępna w języku polskim. Życie wirtualnych dzikich, wydana przez Poltex w Warszawie. Także po angielsku jako Common Knowledge and Ethnography of Wikipedia, wydana na Stanford University Press. Nagrodę dostała Dorothy Lee w Stanach, a w Polsce prezesa Polskiej Akademii Nauk. No i także dwóch artykułów. Jeden dotyczący różnic międzykulturowych pomiędzy różnymi projektami Wikipedia, jak i no właśnie zasypywaniu podziału pomiędzy światem Wikipedii a światem nauki. I zanim zacznę mówić dalej, czemu w ogóle warto badać Wikipedię, chciałem państwa zapytać, kto z państwa kiedykolwiek redagował, edytował Wikipedię? Pani doktor redagowała, to podzieli się pani... Pani doktor, teraz myślę, że tak, redagowałam wpisy dotyczące na przykład mojej pani profesor zmarła z ujotu, o której ktoś zrobił wpis, bardzo tylko nie kończy na jednym źródle. Bardzo dobrze, super. Tłumaczeń gazety Kangura w trakcie ludobójstwa w Ruandzie. Także tak. No, fenomenalnie. Moja koleżanka jest nomen absolwentką Harvardu. Troszkę tak na wyrost ten doktorat ci tak przyznałem. No, jeszcze nie, ale jestem na dobrej drodze. A kto z państwa bez tego używa, czy kiedykolwiek użył Wikipedii? To jeszcze trzecie pytanie, tak na rozgrzewkę. Kto z państwa regularnie co roku dotuje Wikipedię? Cztery osoby. No, proszę państwa, moim zdaniem płaci, tak. To jest wyłącznie z datków utrzymywana serwis. Wyłącznie. Także proszę pomyśleć. Używacie, to jest piąty co do popularności serwis na świecie. Używa go ponad 2 miliardy ludzi w tej chwili regularnie. Nie poprawiacie, nie kontrybujecie, a nie płacicie. To moim zdaniem jest jednak obowiązek moralny. Ja zachęcam państwa, nie żeby płacić, bo jakby średni datek nomen omen to jest $30 mniej więcej rocznie, czyli trochę ponad 100 zł, ale ja nie zachęcam, żeby państwo płacili. Zachęcam, żeby państwo redagowali. To jest spełnienie obowiązku moralnego, bo państwo są uprzywilejowani, jeśli chodzi o wiedzę. Państwo wiecie i w związku z tym powinniście to propagować dalej.
Niektórzy powiedzą tak, no ale może ja się będę spełniać poprzez publikowanie artykułów, może się będę spełniać przez pisanie książek. No fajnie, tylko że to nadal jest bardzo ograniczony krąg odbiorców. Jeżeli piszemy książkę w Polsce, książka naukowa, jak dobrze pójdzie, sprzeda się w 5000 egzemplarzy, powiedzmy. No, to już będzie dobrze, już będzie bestseller. Normalny nakład jest paręset sztuk w najlepszym razie i nie zawsze wszystko zejdzie. 5000 a 2 miliardy. To jest ta proporcja potencjalnych odbiorców. W związku z tym bardzo Państwa zachęcam, żeby Wikipedię redagować, także dlatego, że proszę pamiętać, nie wszyscy na świecie są tak uprzywilejowani jak my, że mają dostęp do bibliotek, że mają dostęp do książek, że mogą sobie pozwolić na to, żeby książkę kupić. Niemalże cała Afryka plus znaczna część Azji korzysta z Wikipedii, a nie ma nic zamiast. Wikipedia jest często podstawowym źródłem wiedzy, informacji, jest używana jak podręcznik. W związku z czym sądzę, że zdecydowanie, ci z Państwa, którzy władają językiem angielskim, proszę edytować Wikipedię angielską, ale ci z Państwa, którzy władają językiem polskim, zachęcam do korzystania w języku polskim i także tworzenia tam, to zdecydowanie jest obowiązek moralny, a jak Wam się nie chce, no to przynajmniej płaccie te 100 zł rocznie, żeby projekt się rozwijał. No dobrze, ale zanim, po tej krótkiej przerwie na reklamy, myślę, że możemy kontynuować i chciałbym powiedzieć... Pytanie. Czy można tłumaczyć, bo na przykład po angielsku są o wiele bardziej obszerne i więcej tych artykułów, po polsku są krótsze i też jest ich mniej. Tylko czy teksty po polsku to muszą być takie... pisane po prostu odrębnie, czy można na przykład się włączyć to, żeby potłumaczyć coś z angielskiego na polski? Bardzo dobre pytanie i co więcej, na nie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, związana z licencją, na jakiej Wikipedia jest publikowana. Wikipedia jest publikowana na licencji Creative Commons, całkowicie otwartej, w związku z czym dowolne derywatywy, czyli utwory niepokrewne, jak się mówi po polsku? Zależne, utwory zależne. Chyba zależne akurat, utwory będą zależne. Utwory zależne, po prostu zbudowane na bazie tego oryginalnego tekstu, mogą jak najbardziej również być republikowane. Jedynym wymogiem jest podanie źródła. W związku z czym jak najbardziej, to jest bardzo powszechna praktyka, jeżeli jest dobrze napisany artykuł na angielskiej Wikipedii, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go całkowicie przełożyć, albo wykorzystać te fragmenty, które nas... No właśnie. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełnić ten artykuł polski, korzystając z informacji angielskiej Wikipedii, a w opisie naszej edycji zaznaczyć, że to było wykorzystanie źródła z oryginalnego z Wikipedii angielskiej. Także można. A czemu Wikipedię w ogóle warto badać? Jej zabawy. No to jest, ja się zastanawiam, kurczę, raczej odwrotnie trzeba zadać pytanie, czemu nie? Ktoś z Państwa się zajmuje badaniami społecznymi? Zajmowała się z badaniami społecznymi? Badania społeczne, humanistyka szeroko rozumiana. A badają Państwo Wikipedię? Nie rozumiem, kurczę, jedna pani bada, no dobra. Wszyscy badacze społeczni, badaczki, a nie rozumiem, jak można zajmować się badaniami społecznymi i nie rzucać się na Wikipedię od razu? Przecież jest taki fenomenalny temat badawczy, że ja zupełnie nie rozumiem w ogóle, jak tego można nie robić. A głównie dlatego, że po pierwsze, dane są powszechnie dostępne. To jest duży problem. Jeśli pomyślicie Państwo o jakichkolwiek badaniach społeczności internetowych, dostępność danych jest ogromną przeszkodą. Ale po drugie, już patrząc poza świat internetu, to jest największy projekt oparty na otwartej współpracy w historii ludzkości. Paręset tysięcy osób pracujących naraz i łącznie parę dziesiąt milionów pracujących w pewnym przedziale czasu, żeby stworzyć jedno dzieło. Nigdy czegoś takiego nie było. Nawet piramidy egipskie nie są porównywalne pod względem liczby osób i no, wymaganej koordynacji. W związku z czym jest to super ciekawy fenomen społeczny. Super dlatego, że nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Nie mieliśmy nigdy wcześniej takiego czegoś. Mamy dostępne za darmo i łatwo dostępne dane. Co więcej, dane te są dostępne także na otwartej licencji. Czyli możemy dowolne rzeczy z nimi robić. Nikt nam złego słowa nie powie, że wykorzystujemy zebrane materiały, podczas kiedy na przykład gdybyśmy badali Twittera, to są duże obostrzenia w wykorzystaniu danych. Przykładowo, jeśli chcą Państwo robić jakiekolwiek badania sieci społecznościowych na Twitterze, to
mogą Państwo wyłącznie korzystać z tych danych za zgodą Twittera i za płatnym dostępem do historycznych danych, bo jedynie dostęp danych do aktualnych jest darmowy. No, co więcej, dane są bardzo dużymi zbiorami. Mówiłem o tych paru dziesięciu milionach ludzi, ale te parę dziesiąt milionów osób mają zapisaną każdą edycję, co do przecinka. Za każdym razem, jak ktoś kliknął zapisz, jest o tym informacja i mamy do niej dostęp. W związku z czym mamy do czynienia ze zbiorem idącym nawet nie w miliardy, ale w tryliony edycji. Niesłychane morze danych, na podstawie których możemy badać mnóstwo rzeczy. Możemy na przykład badać, czy jest coś takiego jak trajektoria uczenia się, że jest się coraz lepszym pisarzem encyklopedii. Albo czy jest coś takiego, że jeżeli ktoś mi coś poprawił w artykule, to ja będę złośliwie tej osobie będę poprawiał. Możemy to statystycznie zbadać. Możemy statystycznie zbadać, czy jeżeli ktoś mnie zablokuje, to czy ja odejdę, nie wrócę, czy wręcz przeciwnie. Po tym, jak blokada się skończy, z tym większym ferworem rzucę się do edytowania. To są różne ciekawe... Blokada dostępu. Jeżeli ktoś na Wikipedii, przepraszam, że nie powiedziałem o tym wcześniej, bo to może być niejasne, jeżeli ktoś na przykład kogoś obrazi, to konto tej osoby na Wikipedii zostanie zablokowane na określony czas. Co więcej, jeżeli na przykład powiem, mój pan jest idiotą, a ten pan mi napisze, nie, to pan jest idiotą, obydwaj zostaniemy zablokowani. Czyli nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że ja tylko w odpowiedzi coś rzuciłem. Ale czy tylko do edytowania, czy też do dostępu? Tylko do edytowania. Czytanie jest zawsze dostępne i otwarte. Ja mam pytanie, czy można umieścić biogramy z znanych sobie osób, niezależnie od tego, czy są moją rodziną, czy nie, jeśli nie ma takich osób w Wikipedii i jakoś źródło podawać na przykład, nie wiem, metrykę urodzenia, jakieś tam tego typu rzeczy? To już są dwa pytania, już odpowiadam na oba. Po pierwsze, jest taka zasada Wikipedii, która jest dość kontrowersyjna i ja osobiście nie jestem jej wielkim zwolennikiem, która mówi, że jeżeli jesteśmy w konflikcie interesów, rozumianym jako, no, że to jest osoba nam bliska, że nam szczególnie zależy na tej osobie, jeśli mamy emocjonalny związek, to raczej nie powinniśmy edytować hasła. Aczkolwiek, tak jest, na Wikipedii angielskiej to jest zasada twarda. Po prostu nie wolno. Jak zostaniemy złapani, to nam to skasują. Na Wikipedii polskiej to jest raczej zalecenie. Na Wikipedii polskiej to jest zalecenie, w związku z czym można, aczkolwiek jest to niezalecane. Tak naprawdę chciałbym poprawić swój, czego się zbiera to muszę poprosić kogoś innego, żeby to zrobił za mnie. Tak byłoby bardziej wskazane, a powiem już czemu. W Pani przypadku to nie jest problem, tak? Ja nie sądzę, żeby tam pojawiły się jakiekolwiek kontrowersje, ale jest naprawdę bardzo wiele osób, dla których głównym asumptem do sławy jest to, że się znajdą na Wikipedii. No i proszę sobie wyobrazić, jak to jest duży kłopot, że ktoś walczy, pisze, a tutaj wygrał w Radomiu, dostał wyróżnienie w konkursie ping-ponga w szkole podstawowej, no już by chciał być na Wikipedii. No to tego rodzaju osoby także starają się na Wikipedię dostać, w związku z czym, no niestety, musimy postawić jakąś tamę. Jeżeli ktoś o nas neutralnie pisze, szansa jest znacznie większa, że z tym hasłem będzie mały problem, a nie duży. Czyli w skutku może będzie jakiś problem w redakcji, w sformułowaniu, będzie brakowało źródeł, ale nie będzie to po prostu bezczelna autopromocja. W przypadku no właśnie osób, które już są encyklopedyczne, ale powiedzmy chcą dodać jakąś brakującą informację, to powiem szczerze, że ja absolutnie nie postrzegam tego jako kwestii problematycznej, że ktoś, nie wiem, wyszła mu nowa książka, dodał nową książkę ze źródłem. Przecież to jest jakby informacja całkowicie uźródłowiona. Ja osobiście nie widzę w tym nic złego. Powiem więcej, sam do swojego hasła na Wikipedii, jak mi wyjdzie nowa książka, dorzucam. Bo uważam, że to jest okej. Wszyscy wiedzą, kim ja jestem, wiedzą, że to robię i nie jestem za to blokowany. Ale no to jest czysto faktograficzna rzecz. Dodałem książkę. Gdybym na przykład chciał napisać paragraf o tym, że jestem takim wybitnym naukowcem, że tu hop siup, to już bym tego nie zrobił. Właśnie ze względu na to, że po prostu nie należy samemu siebie w peanach opisywać. Natomiast pani drugie pytanie dotyczyło tego, czy można wykorzystać metrykę. Wikipedia wykorzystuje wyłącznie źródła publikowane. Jeżeli pani metryka będzie gdzieś w jakiejś książce historycznej zaprodukowana, to tak. Ale sama metryka jako dokument, czy dowód osobisty nie. Powiem państwu na przykład. Była, dalej jest zresztą, taka pisarka, pani Bator, Joanna Bator, skądinąd znana,
która miała na Wikipedii błędną datę urodzenia podaną. Dlaczego? Okazuje się, że jakiś magazyn opisujący ją jako osobę podał tę błędną datę urodzenia, a nigdzie indziej nie było daty prawidłowej. W związku z czym Wikipedia korzystała z jedynego drukowanego źródła. No, pani Bator się tym bardzo zdenerwowała i wypisywała różnego rodzaju epistoły do administratorów, żądając zmiany, wysyłając skan dowodu, ale powiem szczerze, że administratorzy i administratorki się zachowali słusznie. No jakby, po pierwsze, to, że ktoś z jakiegoś e-maila pisze, mówi, jestem Joanna Bator, to nie jest dla nas żaden dowód. Skan dowodu, no, przecież nie będziemy to dane osobowe, gdzie mamy to przechowywać, to w ogóle jest nie do przyjęcia. Ponadto to nie jest publikowane źródło. To jest po prostu jakiś obrazek, który ktoś e-mailem przysłał. Także można manipulować. W związku z czym to, co jej poradziliśmy, to, że jeżeli jakieś medium opublikuje informację o tej dacie, natychmiast to skorygujemy. No i oczywiście ona udzieliła wywiadu bodajże w Gazecie Wyborczej, w którym napisała, że no jest problem z datą urodzenia, co było super dla nas, bo umożliwiło nam właśnie skorygowanie tej daty. Tak, było opublikowane źródło, które, w którym ona mówi wprost, no, ona nie jest najlepszym źródłem do mówienia o swojej dacie urodzenia, bo przecież przy tym co prawda była, ale raczej nie pamięta. Natomiast no, rzeczywiście wywiad już nam był wystarczającym powodem, żeby to zmienić. Czasami bywają takie rzeczy, że wiemy, że no, tak naprawdę to nie jest prawidłowa informacja, ale nie mamy lepszego źródła. I proszę pamiętać, to też jest ciekawostka, na Wikipedii nie chodzi o prawdę. W ogóle. Nie. Możecie mnie cytować. Na Wikipedii chodzi o uźródłowione informacje. To jest bardzo istotne, dlatego że jak spojrzymy na tematy takie jak, no nie wiem, homeopatia czy szczepionki, tam będzie mnóstwo ludzi bardzo ideologicznie zaangażowanych i będą wyciągali, Bóg wie co, mówić, nie, tak jest naprawdę, proszę skasować wszystko. Nie, rolą Wikipedii nie jest przedstawianie jedynej słusznej prawdy. Rolą Wikipedii jest, jeżeli już jest rzeczywiście konflikt w świecie nauki, bo antyszczepionkowcy i homeopaci no nie kwalifikują się do świata nauki, ale jeżeli jest jakiś konflikt w świecie nauki, naszą rolą na Wikipedii jest, żeby go rzetelnie odzwierciedlić, czyli napisać. Jedna strona mówi tak, druga strona mówi tak, na to są źródła i na to są źródła. Tak jest, tak powinien być napisany dobry artykuł naukowy. To jest nawet mówiąc jedna z przewag Wikipedii nad innymi encyklopediami, jak na Brytanii chociażby, która jeszcze istniała do 2012 roku, że na Wikipedii, jeżeli hasło jest dla kogoś interesujące, dla jakiejś grupy osób interesujące, to z grubsza po jakimś czasie ono będzie dobrze opracowane. Z wszystkich punktów widzenia. Na Brytanii było tak, że wynajmowało się profesora, który siadał, pisał zwykle bardzo rzetelnie, ale z pewnego punktu widzenia. Zwykle to było tak, no, że dany profesor czy profesorka miały pewien jakiś tam no, czasem przechył na rzecz własnych badań, własnego paradygmatu, własnych spojrzeń. W związku z czym Wikipedia akurat z tym problemem sobie radzi całkiem dobrze. No, wróćmy do tego, czemu warto ją w ogóle badać. Chociażby dlatego, że mamy bardzo złożone społeczności. Jeżeli na tym samym serwisie kooperować ze sobą może profesorka i uczeń liceum, i są w stanie produktywnie coś rozwijać, to jest naprawdę ciekawy fenomen. I takie sytuacje są jak naprawdę naprawdę na porządku dziennym. Mieliśmy nawet taką sytuację na polskiej Wikipedii, że profesor fizyki przegrał z licealistą dyskusję na temat fizyki. No, ciekawa rzecz. A no, przypadek był prosty. Ten profesor po prostu... Dyskusja była na temat bodajże programu nauczania fizyki w szkole. No, ten profesor fizykę w szkole miał dość dawno. W związku z czym używał terminologii, która już nie była aktualna, a ten uczeń miał to na bieżąco, no, mógł pani spytać, czy pana w szkole. W związku z czym takie sytuacje zabawne się zdarzają, a jednocześnie trzeba pamiętać, że badania Wikipedii są dość trudne. Z kilku powodów. Po pierwsze, wśród badaczy i badaczek nauk społecznych zazwyczaj mamy bardzo jasny podział. Albo ktoś robi badania jakościowe, albo robi badania ilościowe. Tymczasem badania Wikipedii idealnie pasują do badań łączonych. W marcu mam termin oddania książki do Oxford University Press właśnie na temat Big Thick Data, czyli właśnie czy łączenia badań dużych zbiorów z badaniami etnograficznymi. I tego rodzaju podejście no, świetnie się tam sprawdza, bo mamy tę ogromną siłę danych, która jest dostępna i łatwo ją wykorzystać, ale także możliwość kontekstualizacji poprzez badania etnograficzne, czyli poprzez dogłębne zrozumienie terenu. No bo drugi świat akademicki po prostu nie ufa Wikipedii. Non stop, pani się uśmiała, no.
Wszystkie wam głowami. Nie ufamy, nie ufamy. A dlaczego słusznie? Kto mówi, że słusznie? Ja. Śmiało, panie doktorze. Czemu? Odbierałem studenckie prace seminaryjne. Czyli jedynym źródłem była Wikipedia. No i co? A próba namówienia do jakiejkolwiek konfrontacji z kimkolwiek innym spełzała na panewce. Dostęp do Wikipedii był zbyt łatwy w porównaniu z dostępem do biblioteki. No ale to jakby nie jest powód, żeby nie ufać Wikipedii. To, że ludzie używają dostępnego źródła, to chyba dobrze. Powiedział wręcz, że jeśli oni podawali, że użyli tego z Wikipedii, to postępowali słusznie akademicko. Błędem byłoby plagiowanie, czyli jakby skopiowanie i nie podanie źródła. Natomiast zgadzam się z panem i sam u swoich studentów to tępię, używanie jedynie Wikipedii jako źródła, bo to nie jest poziom akademicki. Natomiast na litość boską, no jeśli ktoś używa jakiegoś źródła, które jest encyklopedią, to musi to podać. Zgodzę się natomiast, że nie jest pracą na poziomie jakichkolwiek, czy licencjata, czy magisterium, czegokolwiek dalej, nie jest wystarczającym źródłem jakakolwiek encyklopedia. Ale to nie Wikipedia, ale Brytanika tak samo. Jakby ktoś skopiował z Brytaniki, to tak samo należy tępić, bo jest to po prostu źródło nieadekwatne do poziomu oczekiwań. Tylko to nie jest kwestia braku zaufania, bo pan, rozumiem, nie ma problemu z tym, że treść była niewiarygodna, tylko z tym, że oni po prostu tego używali jako prac samodzielnie napisanych. Co do treści, to dobrze, że pan o tym mówi, bo jest też taki stereotyp, że treści na Wikipedii są mało wiarygodne, i on jest częściowo uzasadniony. Na polskiej Wikipedii zwłaszcza jakość jest nierówna. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Na angielskiej Wikipedii już w tej chwili jest naprawdę bardzo dobrze. Do tego stopnia, że w 2014 roku były badania, które porównywały jakość informacji z zakresu psychologii pomiędzy Wikipedią a podręcznikami akademickimi. Wikipedia wypadła lepiej pod względem liczby błędów. No, widzę, pan minę zrobił z pełnym zaskoczenia, a powiem panu... No, gratuluję. To, co ja potrafiłem konfrontować, to informacje dotyczące psychologii z Wikipedii, polskiej i angielskiej, z wiedzą, no nazwijmy to niekoniecznie z najnowszych artykułów, bo to też ona... Przyślij mi pan maila, to dam panu te badania, a to nie są jedne. Są badania pokazujące, że ludzie, którzy się przygotowują do egzaminów z medycyny i korzystają z Wikipedii jako ze źródła, wypadają lepiej niż ci, którzy się nie przygotowują z Wikipedii w ogóle. Tak? Dokładnie. Po pierwsze, zastrzeżeniem z góry, nie jestem filozofem, tak? Filozofią nauki się interesuje jedynie hobbystycznie. To jest pytanie bardzo, no bardzo filozoficzne. Jakby, ale jeżeli uznamy, że artykuł naukowy, który wyłącznie sprawozdaje, czyli przegląd literatury, wyłącznie sprawozdaje, co inni sądzą na dany temat, jest dopuszczalnym dorobkiem naukowym, jest to nauka, to Wikipedia się tu nie różni. Wikipedia jest rzetelnym przeglądem, co dani ludzie na jakiś temat sądzą. I powiem tak, na Wikipedii mamy takie kategorie jak bardzo dobre artykuły i artykuły na medal. To są artykuły, o których społeczność zdecydowała, że one są już naprawdę bardzo fajne. Na Wikipedii angielskiej mamy 5 milionów haseł, z czego raptem kilkadziesiąt tysięcy ma taki najwyższy możliwy status. W tych artykułach, powiedziałbym, że raczej nie ma luk, nie ma braków. One nadają się do tego wręcz, żeby je wziąć, przekleić, wydać jako podręcznik. Co więcej, to się robi. Podręczniki z wielu przedmiotów, historii, biologii, medycyny, chemii, są tworzone na podstawie żywcem artykułów z Wikipedii, sprzedają się i są wykorzystywane w powszechnym obiegu. Oczywiście jest to zgodne w pełni z licencją. W związku z czym to zastrzeżenie, które pan wystosował, że Wikipedia treść jest niewiarygodna, ono jest w dużym uproszczeniu błędne. Jak wchodzimy w szczegóły, to powiem tak, na polskiej Wikipedii bywa różnie, rzeczywiście, i zwłaszcza na polskiej Wikipedii tym bardziej jest to powód, żeby ją edytować i poprawiać, bo jesteśmy jednak w tyle. Mamy troszkę ponad milion haseł, ale ta liczba 5 milionów do 1 miliona nie oddaje tej luki. Angielska Wikipedia jest znacznie lepiej opracowana, ma znacznie więcej źródeł. I jeżeli mamy zalecać komuś używanie Wikipedii w pracy akademickiej studentom, to ja zalecam w ten sposób. Proszę mi powiedzieć, wejdźcie na Wikipedię, to jest wasz obowiązek. Jako początek podróży. Wykorzystajcie odnośniki, które tam się znajdują. Co więcej, jak pan zacznie tak mówić studentom, to oni będą wiedzieli, że pan wie, co tam jest. Już nie dadzą panu żywcem artykułu, jak pan powie, proszę przeczytać artykuł i przeczytać źródła, które tam są powołane,
to szansa na to, że ktoś ten artykuł Rażywca panu na pałę będzie spróbował wcisnąć, jest znacznie jednak mniejsza. To ja miałem do czynienia z bardzo specyficznymi ludźmi. Cokolwiek bym nie mówił, oni robili swoje. Świat nie wierzy łzom, no cóż mogę powiedzieć. Studenci są różni i studentki, w związku z czym no, współczuję, tak się zdarza. Nic na to nie mogę poradzić, ale plagiaty trzeba tępić niezależnie od tego, co nie jest ich źródłem. Czy to będzie Britannica, czy to będzie Wikipedia, tak samo należy z tym walczyć. A jeżeli ktoś rzetelnie mówi, że używa Wikipedii, ale to jest jedyne źródło, to trzeba z tym walczyć także dlatego, że to nie może być jedyne źródło pracy akademickiej. Jeżeli artykuł jest na medal lub jest artykułem dobrym, to jest oznaczony. Przy czym mówiłem, jest ich dość mało proporcjonalnie, no to jest poniżej procenta. Nie pamiętam w tej chwili. No, pani pamięta? Pani bada Wikipedię, może pani pamięta, ile jest artykułów na medal w polskiej Wikipedii? Rozumiem. No nie pamiętam. Parę tysięcy, może paranaście. Proszę? Tak. Jak państwo wygooglają artykuły na medal, Wikipedia, to bez problemu państwo te kategorie znajdą. Jeżeli jest taka sytuacja, że kupujemy coś z Wikipedii, oprócz tego sprzedajemy, to czy w tym momencie pieniądze, które idą za sprzedaż tych książek, one idą na Wikipedii? Nie, pieniądze idą do pani kieszeni. Widzę, że państwo są zaskoczeni. Taką mamy filozofię. To jest całkowicie wolna wiedza. Wolna w sensie i darmowa, free w dwóch znaczeniach. Każdy może ją czytać, każdy może z niej korzystać, ją używać. Państwo też mogą sobie stworzyć książkę, wystawić ją na Amazonie, w Empiku. Nie mamy nic przeciwko temu. Zachęcam. Co więcej, jedyne, czego wymagamy, to żeby państwo podali źródło. Proszę sobie wyobrazić ten wymóg. Nawet dla, mimo że jest taki drobny, nawet on bywa problematyczny. Non stop, w każdym tygodniu, w polskich, zagranicznych mediach, media wykorzystują nasze zdjęcia. Bo Commons to jest największe repozytorium zdjęć na otwartej licencji, zdjęcia absolutnie także super profesjonalne. W związku z czym są łakomym kąskiem dla magazynów i prasy. I non stop się zdarza, że te zdjęcia są wykorzystane bez podania prawidłowego źródła. Co mnie osobiście, we mnie się już krew gotuje. Kurczę, jedyne co muszą zrobić, to podać autora. Gdyby użyli zdjęcia profesjonalnego fotografa, to nie dość, że musieliby zapłacić ciężkie pieniądze, to oprócz tego podać autorstwo. A tutaj nie płacą, nie muszą, ale nawet nie chcą, kurczę, podać autorstwa. Sam umieściłem parę tysięcy zdjęć na Wikimedia Commons. Przedruki miałem chociażby w International Business Times na całym świecie, ale dawali źródło. No ale niestety zdarzają się takie kurczacy negusi, którzy tego nie robią. Proszę, tam było pytanie? Kto ocenia te artykuły, że one są na medal albo tam? Społeczność ocenia, głosują. Czyli ktoś może zaproponować, żeby ten artykuł był na medal i społeczność głosuje. Ale przepraszam pana. Ja myślę, pani, poprzedniej kwestii, że jakąś źródło mogę wykorzystać Tak, oczywiście. Bazy ogólnodostępne są jak najbardziej uznanym źródłem. Są publikowanym źródłem, w związku z czym można je wykorzystywać bez problemu. Nie wchodząc w szczegóły, no może pani czasem ewentualnie wykorzystać jakiś serwis, który wykona, no zarchiwizuje daną stronę, żeby mieć pewność, że jakby to źródło jest, ale na Wikipedii bez problemu. Może pani bazy wykorzystywać jako źródło. No, kontynuując informację o tym zaufaniu, warto się zastanowić, czemu, jakby jakie są powody. Pierwszy powód jest to, co pan doktor zauważył, no jakby są faktyczne błędy na Wikipedii. I oczywiście oceniać to możemy jedynie przez własne doświadczenie, które jest ułomne, bo mamy bardzo silne zaburzenie percepcyjne. Jeżeli widzimy jaskrawy błąd, zapamiętujemy, że Wikipedia jest do bani. Badania statystyczne porównujące duże bazy danych i na przykład robiące coś takiego, że bierze 10 tysięcy haseł, daje się ekspertom do oceny, nie mówiąc skąd pochodziło to źródło, pokazuje, że na Wikipedii błędów jest mało. Jest porównywalna liczba błędów na Wikipedii jak na Brytanice. Już w 2007 roku bodajże, badanie było w Nature,
porównujący Brytanikę i Wikipedię, pokazujące, że odsetek błędów jest podobny. Tylko, że proszę pamiętać, odsetek błędów, ale to są różne błędy. Być może na Brytanice to jest błąd, że będzie przecinek w złym miejscu, a na Wikipedii będzie w danym momencie zamiast hasła będzie napisane Jurek to kretyn. To jest też taki możliwy błąd, więc tego rodzaju błąd jest znacznie bardziej rażący i znacznie bardziej rzutuje na naszą percepcję niskiej jakości. Przy czym akurat tego typu wandalizmy są błyskawicznie usuwane w ciągu paru sekund zazwyczaj. A także, co warto zauważyć, Wikipedia ma ogromną przewagę nad drukowanymi źródłami, że jest błyskawicznie aktualizowana. W momencie, jak ostatni papież został wybrany, zajęło pół sekundy odzwierciedlenia tej informacji na Wikipedii. Niesamowite. No jakby w Brytanice, no to pewnie z 5 lat. Drugi jednak powód tych uprzedzeń jest troszkę chyba smutniejszy, bo my jako naukowcy mamy często takie lekkie spaczenie, że ufamy źródłom akademickim bardziej. No jak coś wyszło w czasopiśmie, nazywa się czasopismo naukowe, najlepiej, żeby to było International Journal of Something and Something, to już wtedy będzie na pewno jakość wysoka. Tego i owego, dokładnie. No tymczasem akurat Wikipedia uważam, że idealnie odzwierciedla pewną taką w ogóle ideę tworzenia encyklopedii, którą jest oderwanie od autora, czyli autorytet autorski jest obok. Tutaj mamy jedynie informacje ze źródłem. Trzeci powód, no brak świadomości co do faktycznej jakości. Większość z Państwa się nie interesuje badaniami jakości Wikipedii, więc po prostu nie wiecie. Macie jakieś wyobrażenie, że pewnie to jest, skoro to robią licealiści, to pewnie to jest złe. No, to jest zrozumiałe, nie analizujecie tego, no ale są badania wycinkowe, które pokazują, że ta jakość na angielskiej Wikipedii przynajmniej jest niezła. Na polskiej Wikipedii nikt takich badań nie robi. A szkoda może warto by coś takiego zrobić też, żeby wziąć jakieś wyrywkowe bazy danych porównać. Jestem mimo to przekonany na podstawie moich takich doświadczeń osobistego czy subiektywnego, że polska Wikipedia jednak jest dużo gorzej rozwinięta, że tam są wyraźnie większe luki. No ale ostatni powód chyba jest najbardziej istotny. Jak spojrzymy z punktu widzenia socjologii wiedzy, no jesteśmy kastą uprzywilejowaną jako naukowczy, nie naukowcy, świat naukowy, to my jesteśmy społecznie umocowani do tego, żeby pisać na temat wiedzy. To jest bardzo istotna konkurencja. Jeżeli mamy konkurencję, w której mamy paręset milionów albo parędziesiąt miliardów odsłon, czyli czytelnictwa miesięcznie, a moja książka wyjdzie w nakładzie 500 sztuk, no to siłą rzeczy ten wpływ na realny świat społeczny jest znacznie mniejszy w przypadku prac naukowych. W związku z czym jest to naturalna zazdrość. No i także, kurczę, ego. Sam jako profesor wiem doskonale, że ego w pracy naukowej to jest bardzo silny czynnik. Może nie u każdego, ale jest zauważalny. Koledzy i koleżanki, no, nie robią tego raczej dla pieniędzy, tak? Robią to często dla sławy, dla zostawienia czegoś po sobie, dla odkrycia. Tego rodzaju motywacja na Wikipedii się nie za bardzo sprawdzi, bo nie możemy powiedzieć, to jest moje hasło, nie ruszaj. Coś napisze, ktoś inny coś doda, ktoś zmieni. Może od razu powie, że nie mam racji. Ciężko jest przestawić się z cyklu pisania, w którym, no nawet jak piszę współautorami, współautorkami, to jestem wymieniony bardzo jasno i to jest jednak moje dzieło, którego nikt nie może zmienić, na cykl, w którym owszem, będę wymieniony, ale jako jeden z setek autorów i czytelnika, czytelniczki nie będzie obchodziło, czy to ja napisałem, czy ktoś inny. I wreszcie jest to grupa uprzywilejowana. A czy ta informacja, co pan tak lekko powiedział, że Wikipedii nie chodzi o przekazanie danych, tylko przekazanie informacji, jest na przykład zamieszczona na każdej stronie Wikipedii, tam gdzie jest wiedza jakaś tam na temat jakiejś tam hasła, czy... Nie jest na każdej stronie, ale znajdzie pan te informacje na Wikipedii oczywiście. Jest to jedna z zasad Wikipedii. Ale nie jest ta informacja na każdej stronie? Nie jest na każdej stronie. Na każdej stronie może pan najwyżej się... Wie pan, tych zasad Wikipedii jest wiele. Motto wasze w takim razie, jeżeli to jest... Bo ja mogę panu powiedzieć, że ktoś poczyta te informacje, wiele osób uważa, że to jest prawda, a nie przekazanie informacji. Ale wie pan, zaczynamy filozoficzną dyskusję. Kurczę, co to jest prawda? Jeżeli mamy uźródłowioną informację, uźródłowioną naukowo, to czego pan szuka w encyklopedii? Czy pan szuka prawdy? Powinien pan raczej pójść się skawiać do jakiejś religii, jeśli pan szuka prawdy w sensie nieuźródłowionej informacji. No to jeżeli pan tak uważa, że lekceważy pewne słowo prawda, to trzeba zamieścić takie zdanie. Ja nie lekceważę słowa prawdy, ja mam do niego ogromny szacunek. Po prostu uważam, że rolą encyklopedii nie jest przedstawianie prawd objawionych. Uważam, że rolą encyklopedii
jest pokazywanie rzetelnie, co świat naukowy napisał. I tylko, i tyle, bez opinii. Ale skoro pan to powiedział, to trzeba to zamieścić w Wikipedii. Ludzie by wiedzieli, że to nie jest prawda, tylko przekazana informacja. Ale to na Wikipedii jest. To jest jedna z zasad Wikipedii, którą pan znajdzie. Nie jest to jakby jedyne motto, mamy wiele. Akurat mottem fundamentalnym, naszą taką wizją jest, żeby suma ludzkiej wiedzy była dostępna dla wszystkich za darmo. To jest nasze motto. I jak pan się zastanowi, to jesteśmy jedyną organizacją na świecie, która w tym właśnie celu działa, żeby suma ludzkiej wiedzy była dla wszystkich dostępna darmo. Nie jedyna organizacja. Science Hub też udostępniał bezpłatnie dostęp do wszystkich. Sci-Hub udostępnia nie dostęp do sumy ludzkiej wiedzy, tylko do sumy artykułów naukowych. To jest troszkę co innego. Jeżeli na przykład w Sci-Hubie nie znajdzie pan wyjaśnienia, co to są sfery Dysona? Nie znajdzie pan tam tego. Czy prawo Banachatarskiego? Pan tego nie znajdzie, bo nikt o tym nie publikuje współcześnie, bo to nie jest temat, to jest po prostu rzecz, której się uczymy w szkole. Może pan znaleźć źródło? Znaleźć to źródło? Nie za bardzo. W Sci-Hubie pan tego nie znajdzie. W Sci-Hubie pan znajdzie wyłącznie artykuły, zazwyczaj artykuły publikowane w ciągu ostatnich 20-30 lat w czasopismach naukowych. Ale oczywiście zgadzam się z panem, że misją Wikipedii do pewnego stopnia jest także udostępnianie z źródeł, aczkolwiek ponieważ mamy także ograniczenia prawne i działamy w ramach porządku prawnego, nie przewidujemy w ciągu najbliższego dziesięciolecia, że będziemy tworzyli piracki serwis z dostępem do artykułów naukowych, jakim jest Sci-Hub właśnie. Tak, o tym mówimy. Ja się tak odniosłem do tego, co powiedziałem, że pan to porównuje naukę tak i Wikipedię, to tak krótko właśnie to skomentował, że dla mnie to jest taka różnica, że tak mi się zawsze wydawało, że nauka właśnie dąży do prawdy, a właśnie to, co pan powiedział, Wikipedia w takim razie dąży do przekazania informacji, więc to jest podstawowa różnica, bo tak tego, co pan to porównuje, tak, świat akademicki, nauka i... Myślę, że pan to zgrabnie ujął, jakby istotą Wikipedii nie jest dokonywanie odkryć. Nawet mówiąc, prosił pan o zasadę. Jedną z zasad Wikipedii naczelnych jest brak pierwotnych badań. No original research. Czyli jak pan coś odkryje, super ważną rzecz pan odkryje, to nie powinien pan przychodzić do Wikipedii. Pan powinien to opublikować, a Wikipedia wtedy to napisze. Nas nie obchodzi, że ktoś coś wynalazł o świecie. Znalazł pan lek na raka? Super fajnie. Ale to nie jest temat dla Wikipedii. Dla Wikipedii tematem będzie, że ktoś o tym napisał. Więc zdecydowanie w Wikipedii rolą nie jest odkrywanie prawdy, a jedynie relacjonowanie tego, co ktoś odkrył. No, ale widzi pan, to jest bardzo ważne, wie pan, rozróżnienie, bo pan bardzo tutaj na to tak czujnie zareagował, dlatego że większość ludzi myśli dokładnie odwrotnie, że to jest łatwa prawda dostępna dla wszystkich, darmowa i tak dalej. Cała prawda, całą drogę. Tak, jak to tak powiem, to tego nie tak. Tak, no ma pan rację. Jakby ludzie nie wiedzą, co bardzo nas polega tworzenie wiedzy, co to, że rolą wiedzy, rolą Wikipedii jest relacjonowanie cudzych badań. Ma pan pełną rację. Opowiem państwu o projekcie związanym właśnie z wiedzą, który mnie zainteresował i który zrealizowałem na 8 różnych Wikipediach wraz z doktorem Wilamowskim z Uniwersytetu Warszawskiego. I to, co mnie interesowało szczególnie, to czy istnieją uniwersalne standardy prezentacji wiedzy naukowej. Czy prezentacji wiedzy w ogóle. Jak pomyślicie o tym, to możliwe są dwie różne odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że a może jest tak, że ludzie jako gatunek mają pewne ukryte struktury, pewne preferencje co do tego, jak wiedza powinna być pokazywana. No to byłoby zgodne z jakimiś tezami o tym, że są pewne ukryte struktury w języku. Zgodne wręcz z praktycznym bardzo założeniem, że ma sens tłumaczenie podręczników. No, skoro wyszedł jakiś, ktoś napisał podręcznik, bierzemy, tłumaczymy, przyznacie, że w tle tego założenia jest, no, że sposób prezentacji wiedzy jest kulturowo mało istotny. Nie ma dużego zróżnicowania. Druga możliwość jest taka, że kultura bardzo mocno wpływa na to, jaką preferujemy, w jaki sposób tę samą informację preferujemy, aby była pokazana. No i to jest idealny temat do zbadania właśnie na Wikipedii. Zbadaliśmy artykuły wyróżnione i na medal, czyli właśnie te, które społeczność uznała za najlepsze, na 8 Wikipediach, więc mieliśmy parę dziesiąt tysięcy artykułów. No i staraliśmy się sprawdzić, czy 8 największych Wikipedii różni się percepcją jakości w hasłach. Zatem projekt badawczy oparł się na tym, że wzięliśmy hasła, które już społeczność uważa za najlepsze. Co więcej, wśród tych haseł braliśmy no, całość, jak i wyróżnialiśmy górną 300. Czyli, mówiąc krótko, cream de la cream braliśmy także.
Bo czasami w niektórych społecznościach, wynika z tego, w niektórych społecznościach dość łatwo się załapać na status dobrego hasła, podczas gdy w innych społecznościach jest trudniej. W związku z czym ten dolny próg nie jest równy. Ale górny możemy założyć, że jest równy. Uznali, że to jest najlepsze z najlepszych. Analizowaliśmy proste rzeczy, czyli liczby obrazków, liczby odnośników bibliograficznych, liczbę linków wewnętrznych, liczbę linków zewnętrznych, no i także proporcje liczby słów, znaków do reszty. No, sama liczba haseł czy długość haseł mogłaby sugerować, że Wikipedie są podobne. Czyli gdybyśmy analizowali tylko po długościach, to mogło być troszeczkę złudne. Dodaliśmy w związku z czym kwestie takie jak obrazki. I okazuje się... Niecelowo. To znaczy z całą pewnością w górnych 100 czy paruset hasłach będą się powtarzały niektóre hasła, ale celem metodycznie przyjęliśmy tak, że bierzemy te hasła, które społeczność uznała za najlepsze. Tak. W związku z tym na przykład bitwa pod Grunwaldem prawdopodobnie w Polsce się załapie, a w Niemczech niekoniecznie. No właśnie. Oni tak zapytają. To nawet nie w żaden sposób twierdzi, że to była ważna bitwa. Z punktu widzenia historii być może w ogóle nie była ważna. Natomiast prawdopodobnie dla polskich i odbiorców i odbiorczyń to będzie temat, który należałoby na Wikipedii mocno opisać. Niekoniecznie będzie bardzo istotny na Wikipedii niemieckiej, po prostu dlatego, że w tamtych podręcznikach historii to nie jest ważne wydarzenie i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, okazuje się, że proporcje obrazków, bibliografii linków różnią się bardzo znacząco między Wikipediami. Także dla górnych czy haseł. No, z tego wynika, na przykład, francuska Wikipedia ma około 2 razy więcej słów, znaków i obrazków na hasło w porównaniu do polskiej czy angielskiej. Po pierwsze jest większe, tak? Większe, są dłuższe. Braliśmy poprawkę. Jakby jest duży korpus na długość zdań średnią w języku. Aczkolwiek także z tego względu nie braliśmy pod uwagę języków nieeuropejskich. No i także dlatego nie wzięliśmy pod uwagę na przykład 300 Wikipedii. Jak wzięliśmy 8 Wikipedii europejskich. Polska była w nich, tak. Francuska, niemiecka, włoska, polska, hiszpańska, i portugalska i szwedzka. Czyli wszystko, akurat te, które w danym momencie były najliczniejsze. Mieliśmy 8 największych Wikipedii. Później to się zresztą zaburzyło mocno, bo na Wikipedii wykorzystanie botów zostało znacznie bardziej popularne, w związku z czym przez pewien moment było tak, może 3. Wikipedią na świecie była zupełnie malutka wikipedyjka, w której bot stworzył paręset tysięcy haseł. W top 300 francuska Wikipedia ma 50 razy więcej słów niż 5 z 8 Wikipedii. Ale też inna ciekawa rzecz, że różnice są naprawdę duże. Kto by nie prowadził, czy jak spojrzycie tutaj na wykresy, czyli we wszystkich artykułach w top 300, w artykułach na medal i w artykułach dobrych, to jest liczba odnośników bibliograficznych, linków wewnętrznych, linków zewnętrznych. Kto by nie prowadził, czy już nie ma znaczenia w sumie, jaki to jest kolor, ale zobaczcie, jaki jest rozdźwięk, tak? Czyli jakby ponad 2-krotna różnica w liczbie odnośników, linków wewnętrznych i linków zewnętrznych. I to się powtarza pomiędzy top 300 i wszystkimi, i wyróżnionymi, i na medal. Co pokazuje, że jest pewna... Przynależna językowi, nie powiem o kulturze narodowej, no bo w krajach takich jak niemiecka języczna, angielskojęzyczna, hiszpańskojęzyczna mamy do czynienia z wieloma narodami, krajami, no ale jest pewna preferencja w kulturze językowej, na przykład na rzecz obrazków. Na przykład niektóre kultury znacznie bardziej preferują, żeby hasło miało proporcjonalnie obrazków dużo więcej niż w innych. No i z tego wynika, że powstają style lokalne. Są wyraźne różnice kulturowe. Nawet jeśli są artykuły medalowe, są 2 razy dłuższe średnio niż artykuły dobre, to proporcje pozostają stałe. Czyli możemy mieć, oczywiście średnio artykuły te z najlepszych będą dłuższe niż te troszeczkę gorsze, ale proporcje obrazków, odnośników i tak dalej będą zachowane pomiędzy nimi.
Czyli hasło będzie przerastało proporcjonalnie, będzie w nim przybywało również obrazków proporcjonalnie w ramach danej kultury języka. A pomiędzy kulturami będzie różnie. No i z tego jest wniosek, że kultura języka silnie determinuje to, jak ludzie preferują, żeby informacje były dla nich prezentowane. A z tego wniosek, oczywiście daleko idący, jest taki, że może nie ma sensu tłumaczyć podręczników. Skoro, a przynajmniej jeśli tłumaczy, to adaptować. Dostosowywać się do stylu i preferencji. Bo skoro różnice są tak duże, że pewne kultury mają dwukrotnie większą preferencję na rzecz informacji obrazkowej, albo dwukrotnie większą preferencję na rzecz silnego uźródłowienia danych informacji, no to należy się spodziewać, że jeżeli weźmiemy z tych skrajnych przykładów, zrobimy przykład na krzyż, to będzie troszeczkę nieadekwatny kulturowo. I tego to jest taki oczywiście przykład dla Państwa, żeby pokazać, co na Wikipedii można zrobić także z zakresu takiej właśnie socjologii nauki. Bardzo serdecznie dziękuję. Zabiorę, żeby Pan podziękować.